We made a choice, go fight against your fate. Witam wszystkich zebranych na dzisiejszej transmisji. I tak, miejmy nadzieję, że wszystko przejdzie dobrze. Wyłączamy napisy i tak. Mam nadzieję, że ten jakże intensywny, przynajmniej dla mnie, tydzień wam minął spokojnie, przyjemnie. Na odpoczynku majówkowym, nie tylko. No i cóż, dzisiaj piątek, godzina 20, udało się nam powrócić znowu do jakże wspaniałego kosmicznego pociągu. I tak, jako że zaczęło się wszystko i jako że jest... Nie, siostra, nie jesteś sama. Tłumaczyłem ci, jak to działa, nie przejmuj się tym zresztą. Ale tak, jako że po prostu udało mi się znaleźć chwilę tutaj sobie właśnie w piątka, no to żeby się pobawić, to wielkie, wspaniałe pociągowanie powraca. Dzisiejszy cel jest dosyć zrozumiały, mam nadzieję, dla wszystkich, jak i też wystarczająco angażujący, żeby ktokolwiek tutaj chciał zostać oglądać. A jeśli o to chodzi, siostra, to po raz kolejny ci mówię, że nie zobaczysz niektórych ludzi, bo dajmy na to nie mogą pisać z jakiegoś powodu. Zdarza mi się takie sytuacje, nie chcą pisać z jakiegoś powodu, też zdarza mi się sytuacja. A nic, zaraz naprawdę nie przejmuj się tym. Mój podgląd mówi mi swoje. Obecnie jest tutaj zebranych 5 osób. Ile w tym prawdy, niestety nie jestem w stanie powiedzieć. Ale tak. Tak czy inaczej, dzisiaj właśnie lecimy z Simulated Universe, ewentualnie Equilibrium. Part 2, Electric Boogaloo. A, no tak, no to licznik ludzi u ciebie może po prostu nie być prawidłowy. Bo nie zawsze wszystkich pokazuje. To zarówno jest problem na YouTubie, jak i na Twitchu. Więc no. Bez przedłużania. Wielki, wspaniały moment, kiedy powracamy. No tak, jeśli powracam, to czymże byłby powrót bez wysyłania ten puli? Zaczynając od 20 ten puli na banerze sili, albo na broni od sili. Przy czym... Ni cholera nie jestem pewien, co jest lepsze, bo to okej, fajne, 18% crit rate'a. I... to jest też potężne. Pytanie brzmi tylko, czy to aż tak potrzebuje. Na standard mam 10, spokojnie. Ale mam też 4000 kryształów, więc nie będę tego pewna. Teraz pytanie brzmi, na jakim jestem etapie tutaj zbierania? W rekordcach. Jesteśmy na 25, 30. 30, okej. Okay. Czyli mogę mieć 50, mogę osiągnąć. Pytanie, czy chcę ryzykować z bronią, czy... Nie, dobra, kogo będę szukiwał. Bronie też są potrzebne. A jeśli zdobędę tutaj broń dla kogokolwiek, to może to odciążyć inne moje role. 75% na broń, w jakim sensie? A. Czyli duża szansa na broń, to w sumie mogę lecieć z tym. Myślemy tutaj te 20. Nie będę się tym przejmował. I uwaga, nauczyłem się nowego triku.
Nie jestem pewien, nie wyłapałem. Ale bardzo możliwe, że nie jest to nic nowego. Ktoś nie widzi piątki? No. Ja mam rację, że nie będzie. Ale tak, Shattered Home. Dobra. Void, dobra. No i właśnie przy okazji jeszcze jedna rzecz. Muszę wam to zrobić. Nie jest to sobie inaczej. Będziecie mieć dużo głośniej muzykę i dźwięki, ale po prostu to są takie dobre, że aż czuję się zobowiązany wam to podgłosić. Hidden Shadow. Dobra, wszystko takie typowe. Nie. Siostra, ratuj mnie, bo ja mam tego dosyć. Naprawdę, ratuj mnie. Czemu ze wszystkich możliwych opcji dostałem akurat ją? W sensie, dobrze, szybciej uzbieramy jej dolony, szybciej będzie nagroda lepsza. Ale czemu mi tutaj lul wysyłasz? Zła siostra. Tak czy inaczej, coin ten pool. I czy będzie pobłysk? Nie był, więc nie będzie piątki. Ale i tak lubię tą animację, więc potortujemy się jeszcze na chwilę, zanim pójdziemy na coś innego. Jak nie mam keg? Powinno być dostępne. Już to mówiłem. Dobra, trójki mnie nie interesują. I teraz czwórka, proszę jakąś fajną. Ja rozumiem grę, że chcesz mi przekazać. Nie uwolnisz się od Nataszy. Po okres swoich dni będziecie prześladować i torturować, ale proszę cię, gro. Daj coś innego niż same Natoszowe sprzęty. I znowu lul. No, wielkie wsparcie mi okazujesz, naprawdę. Wielkie wsparcie, siostra. Tak czy inaczej, ten pool. Przychodź, piątka. Czekamy na ciebie i... Jest piątka! Mamy to. Moje rytuały przywoływawcze zadziałały. I pompon się przewraca. Co to? Możliwe, że będzie z tego kolejny short, chociaż nie wiem. Zobaczymy jeszcze. Nie, dobra. Świetnie. Już wiesz, że to jest dobry pool, bo mamy czwórkę i będzie piątka. I to jeszcze Dunhang. Czyli jeden z rzadszych potencjalnie. I symbol. Proszę, żeby to był symbol... Jak to się nazywa? Nihility, czy jakoś tak? Mamy to! Meh. Nie. Myślałem, że Welt. Niestety dla Welta mamy broń. Cicho, jestem mało. Ale śmiesz się jak chcesz, siostra. Mamy już połowę sukcesu. Połowa sukcesu za mną. Broń do Welta jest, teraz tylko Welt. Nadal uważam, że to jest świetny ten pool. I jedyne, co mogę powiedzieć, zachęca mi to, żeby po prostu ulepszać Nihility sobie jakiegoś. Czyli pewnie Pila, Champela, bo nie mam innego. I co tu mamy? Kiedy ma debuffa, 24 więcej procent obrażeń. Świetnie. Kiedy używa skilla, efekt hit rate jest zwiększony o 18% i atak o 34. Potężne. Świetne. Imieniu świata. Oj tak. Oj tak. Świetne. Jestem usatysfakcjonowany. A wiecie, co jest jeszcze w tym lepsze? Następna rzecz to jedna z tych trzech. Więc będzie coś nowego. Jesteśmy obecnie na 79. Bardzo wcześnie. To oczywiście będę odbierał Welta. Nieważne, co się stanie. Welt i tyle. Chyba, że będę już go posiadał. I na rozgrzanie tego wszystkiego mogę jeszcze wystrzelić chyba 20 wishy, czyli dwa ten pule. Niektórzy mogą powiedzieć, że to głupota. Nie wiem, na co wysłać szczerze, bo nie jestem pewien, ile trzeba tutaj uzyskać. I nie wiem, czy tutaj chcę, czy gdzie indziej. Dobra. 80. Ja pewnie nie ma co. No, trochę się zgadzam. No tak, tak, tylko że... Jakby to wytłumaczyć najłatwiej. Jeśli tu wezmę weapon, będę miał kolejną broń. I okej, fajnie. Ale wcześniej czy później muszę zrobić te 300, żeby dojść do Welta. Obecnie jestem chyba na 60. Tak, w sumie na 60, dobra. To odbiorę sobie broń, co mi szkodzi. Może teraz będzie broń, jeśli tak to już nie usiłujemy. Jest broń! Albo co innego, dobrze. Mam farta. Ja niestety nie będę mógł zrobić z tego... Jak to się nazywa? Shorta. Ale będę mógł zrobić sobie z tego za to...
skróta takiego pięknego. Więc dobra rzecz. Tak, tu zawsze broń, więc wiem o tym, dlatego się cieszę z tego. Będę miał już dwie broń potencjalnie. Ale reszta idzie na standarda teraz. I to szczerze mówię, idzie na standarda, bo chcę jak najszybciej gwarantowego jednego welta. Albo cokolwiek innego. Okej, okay. Good night and sleep well. Fajnie. I uwaga, dla Hunta. No się! I to jest fart! To jest fart! To jest naprawdę fart! Nawet nie będę tym wielkich emocji wykazywał, bo nie ukrywam, spodziewałem się tego trochę. No niestety. Ale jest dobrze. Reszta rzeczy taka typowa. Ale znowu double wyższe niż trójki, więc jej. Jak mówię, reszta idzie tutaj. Czuję, że po prostu moje szczęście genuśne podobne strasznie się ulepszyło. Tutaj chyba nie będzie teraz. Ale nadal fajnie, że przynajmniej się udało cokolwiek zdobyć. Więc pokazuj tam pompom, czy tym razem przyjechał tym ciapongiem. Dobra, standardy i... shared feeling. Tego jeszcze chyba nie miałem, więc fajnie. I typowy tempo, z tego co widzę. Dobra. Nie mam już na kolejnego ten pula, więc więcej nie wyszujemy. Stwierdziłem, że będę wyszuł tylko ten pulami. W takim wypadku też rozdajemy idolony, ogarniamy nową broń dla Siri, po czym wyruszamy już na następne rzeczy. I teraz co tu mamy? Okej. Okay. Dopóki cel ma 50% życia więcej, to ma CE2. W jakim sensie E2? Ale tak. 50% życia lub więcej ma wróg i już będzie dobrze. A jeśli chodzi o nią, to już trójka. Trójka tutaj. A, chodzi o Danhenga. Nie, jedynka. Aż takim oszukistą to ja nie jestem. I tak, no. Natasza jeszcze potężniejsza, mógł mi nawet dać jakieś kolejne wzmocnienia, ale... nie czuję potrzeby. Na ten moment. To, na co czuję potrzebę, to... żeby to ulepszyć na maksa i ile tylko wlezie. Nawet jeśli będziemy musieli długo się męczyć z tym, to jestem gotowy na takie ewentualności. Ulepszam to na maksa. Przy czym na razie nie chcę robić equilibrium. Więc 40 powinno wystarczyć. Dobrze. Świetny start na dzisiaj. Teraz najlepsza rzecz. Tu też będą większe materiały, ale najlepsza rzecz teraz to ta Siri będzie tak mordercy bez serca, że po prostu nawet nie ma co się przejmować. I teraz tak, jeśli chodzi o Nihility, jestem wydaje mi się, że mam tylko jedną postać Nihility, więc jeszcze to sprawdzę tylko do bezpieczeństwa w databanku. Tak. Tylko pila. Potem jeszcze welt i sample. Z tych dwóch welt tylko welta. Tego bym chętnie nie odbierał, ale tak. Więc na obecny moment... no koleżanko, ciesz się z piątki. Nawet jeśli nie jest najpotężniejsza, czy coś dla ciebie, to piątka ten dla piątka, więc dostajesz. Tak, szampon, wiem. Nie musisz mnie siostrę pouczać. Ja tutaj mówię po prostu po takiemu, bo jeszcze nie chcę, żeby ludzie mnie pozabijali jeszcze z tego, jak wymawiam jego imię i się zaczyna. Dobra, jak skończyły mi się taśmy filmowe, to oznacza tylko jedną rzecz. Muszę zobaczyć... nie to... Który z broniów u mnie nie ma jeszcze... piątki. Bo nie chciałbym po prostu wyrzucać czegoś, co nie ma piątki. Na baterię. Dobra, widzę, że tutaj trzeba jeszcze ulepszyć. Świetnie. Okej, okay, Eradication już jest bezpieczny do oddawania. Dobrze. Corrupting Sky już jest też na piątce, więc dobra robota. Dobra robota, Gwiezdny Kluczu. Orkiestrę mamy. I tak, widzę, że te rzeczy starają się trzymać blisko siebie. O, dobra, to... wydaje mi się, że już jakiegoś kursa mieliśmy na piątce. Jeśli nie, to i tak go ulepszę. Nawet jeśli będziemy mieć dwa. To nie jest koniec
No, jak mówię, ale coś będzie powtórka, to nie jest koniec świata. I teraz tak, to już jest, tutaj jest, co sobie innego. Tutaj widzę, że jeszcze mam czwórkę. I to wiesz, że pewnie tego nigdy nie będę używał, ale no, to jest takie moja, jak to już mówiłem, moje dziwactwo, moja preferencja. Po prostu lubię mieć zawsze przygotowaną każdą broń w jednej sztuce wmaksowanej. Na wszelki wielki. Jak to się mówi, przezorny zawsze ubezpieczony. Czy jakoś tak... czy nam strzeżnego Pan Bóg strzeże? Różnie się mówi. Tutaj nieważne, co, jak, gdzie, kiedy. Ważne tylko, że takie są powiedzenia. Dobra. Wydaje mi się, że wszystkie bronie w takim wypadku już mamy tutaj ogarnięte. Tym samym mówiąc, tak, tak. I okej, posprzątane. I to wiem, że są jeszcze jakieś inne dwójki, tak pojedyncze czy coś. Kiedy się ulepszę. Ale co ważniejsze teraz, to to, że muszę wzmocnić to na maksa. Tylko pytanie, czy dam radę? A no, dam radę na szczęście. A, jeszcze miałem to. Super. Zmarnuję większość, ale... jestem gotów na takie poświęcenia, byleby tylko mieć to gotowe. I to wam sprawa, czy pila jest ogarnięta? A no, jest ogarnięta. I tak... szczerze, to ulepszenie jest to składne i dać. Zobaczę teraz jeszcze, kto z resztą mojej ekipy, czy coś tu jest dobrego. Ciekawe, ale to nie jestem aż taki przekonany. Sila... sili... Dobra, dostaniesz to. Pytanie tylko, czy... są jakieś inne bardzo ciekawe rzeczy? Są świetne rzeczy. A tutaj jeszcze mamy tych rzeczy jak crit damage i potem atak, więc... nie jest najlepsza, ale proszę. Dostajesz moją ostatnią koronę. Tu sam jestem w stanie oddać to. No i Bailu już tego nie dostanie. Ale tutaj brakuje mi materiałów. Dobra, tak czy inaczej, to by było na tyle. Jeśli chodzi o te warpy. I nie ma co dłużej czekać. Po prostu lecimy do Master Control Zone. Hertha Office i próbujemy swoich sił ze światem trzecim. Może być ciężko, może być łatwo. Nie mnie oceniać. Prawda jest taka, że go nie ruszałem, nie wiem co się dzieje. Ten tygodzień mam już zaliczony. Ability Tree też trochę rozwinięte względem ostatniego spotkania. Hertha Store jeszcze nic wykupione. Ale nie będę ukrywał. Dzisiejsze spotkanie i to, co mi przyszło, co mi nie przyszło, bardzo ułatwiło robotę. No, spokojnie, nie musisz się udzielać, jak już mówiłem. Dużo tych rzeczy robię dla siebie. Jakiejś satysfakcji z tego, że ktoś to widzi, może to mogę to uwiecznić na swoim YouTubie i tutaj Twitchu. A swoją dla tych, którzy nie wiedzą już, transmisje wszystkie z Honkai Star Rail są dostępne w formie archiwów. I jeśli chodzi o Genshiny, prawdopodobnie też, ale nie jestem pewien, czy jakiś gdzieś nie uciekł. Ale tak, wracając. Jeśli uda się przejść to, co dzisiaj odbieramy, tutaj właśnie, On the Fall of an Eon. Czyli inaczej mówiąc, piątka dla destrukcji. Mógłbym wziąć niby tutaj kolejną dla Hunta, bo ona też jest bardzo mocna, nie będę ukrywał, ale... jedną mamy dla Hunta. To już jest wystarczające na razie, dla mnie. I oczywiście mógłbym wziąć Texture of Memories, czyli... Preservation, ale to nie jest takie aż super potężne czy dobre. Okej, piątka, no ale nie. Nie czuję, żeby to było aż takie dobre. Więc najpierw to, potem to. Potem wykupię pewnie też tą piątkę i na końcu dopiero darmowe przesyłki. Czy jakie przesyłki? Bilety na pociągę. Dobra. No to lecimy. World 3. Difficulty 1. Recommended Team Level 45. Inaczej mówiąc, jesteśmy do tyłu z poziomem, do tyłu ze wszystkim. Będziemy martwi, przegramy i raczej się to nie uda. Chociaż warto próbować, kto wie, może jakimś razem się to uda i... Extra Drops? Ciekawe, że można dostawać tutaj pyły, jak do ulepszenia reliktów. No dobra, tak czy jak, to jest nasz główny cel. Nie wiem, o co ci chodzi. Dobra.
I teraz tak. Tak, dla Siri, Vishera. Wiem. Nie chcę nic mówić po prostu o tym, ale samą bronią raczej nie przezwyciężę przy skoku poziomowego aż takiego. Ale można spróbować. I teraz tak, jeśli chodzi o drużynę. Co ciekawe, nie widzę tu żadnej podstawy, żeby tego dziadu nosić ze sobą. Ale z drugiej strony potrzebuję kogoś, kto będzie mógł defensywnym być. O, witaj, Redzik. Miło widzieć tu kogoś, kto już pisze na czacie, jakkolwiek. Jak trafiłeś na moment, w którym będziemy robić World 3, zgodnie z ogłoszeniem, czy jak to jakkolwiek inaczej nazwać. To jest tak pytanie, jaką ja miałem kolejność? Nie trzeba. Poza tym, jakim wam, ja tu jestem samemu tym razem. Zresztą jak zawsze. Ja to robię po prostu po swoim, najpierw chcę sprawdzić, czy dam radę takim drużynom, po tym jak przeszły dzisiaj dwie piątki nowe, jeśli chodzi o bronię tym razem. Jeśli się nie uda, to oczywiście mogę to zmienić, chociaż... Na razie po prostu chcę spróbować swoich sił. Przy czym podejrzewam, że i tak nie dam rady. Bo różnica poziomów spora, equilibrium mi się nie chce. Te, bronie. Z weapon bannera, broni, signature. Przepraszam, late cone, ale wiadomo o co chodzi. Ja to na tym mówię broń, bo to przestrzenie z Genshinów. Inaczej mówiąc, właśnie tak, signature light cone od Silly mi się trafił. I do tego jeszcze teoretycznie signature Welta ze standarda przyszedł, więc no, piękna sytuacja. Dobra, ale teraz full focus. Jeśli mam tutaj iść, nie mam za dobrych rzeczy. Herty nie biorę, więc to chyba był follow-upy? Aha, tak. Rezerwation wiem, że to już ułatwia, tylko po prostu myślę na razie o takich rzeczach, które bym chciał. Ale tak, herty nie mam, więc to odpada. Nie mam nikogo... Nie no, mam pile niby, czy mam pele. Pytanie brzmi tylko, czy to jest aż takie cenne, żeby po to iść. To okej, jest dobre, no ale... Koniecznie. Tutaj, no, potężne, nie będę ukrywał. Ale jakoś to pierwsze podejście na dzisiaj to... Chyba spróbuję moim standardowym... trikiem, spróbuję pójść po te wieczne tury. Ja powiem szczerze, że jeśli chodzi o Hunta, mam... dziwnego farta do tego, żeby zdobywać... to błogosławieństwo, które odnawia prawie całą energię na zabójstwie, więc wieczne tury. Okej. Okej. Czy dostosowałem się do tego uniwersum? Tak, powiedzmy. Dobra, dobre wieści. Okej. Tak, mogę teraz tutaj po prostu pozwolić się prowadzić, by dostać planar ornamenty. Zobaczmy, o co tu chodzi. Okej, dobra. Okej, dobra, to chodzi o to, że będziemy mogli po prostu tworzyć te jakby mini sety, które się dodatkowo do zwykłych reliktów dokłada. Jeśli o to wszystko chodzi, mogę też się pochwalić, że mam już 8 tych sztuk, jakby monetek na te właśnie tu immersion, więc no, jestem przygotowany. Jak wielki One Star i co, mam coś dobrego? Świetne. Nie, ale crit rate, to jest takie najbezpieczniejsze. W szczególności, że nadal nie mam jakichś super dobrych reliktów i tym podobnych rzeczy. Więc muszę polegać na każdej przewadze, która istnieje. 41, okej. A wrogowie nie mają wspólnego elementu, więc... Seal. I jak sytuacja po takim uderzeniu? Okej, jest break. Zapomniałem jeszcze, tak. Oczywiście przyspieszenie animacji, jak już to wszystko na streamie. I testy. Bingo. Nawet nie ma co się przejmować czymkolwiek na razie. No oczywiście wiem, że to nic nie stosuje, ale... No i to jest Seal, którą zawsze chciałem osiągnąć. Okej, Destruction się pojawia w końcu. Świetnie. Będą nowe, fajne może ścieżki.
Ale tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Nie wiem, czy chcecie, żebym to wszystko wam czytał, tłumaczył, czy nie. Nie, jednak to będę robił, póki mam jeszcze wenę. Więc tak. Nagle wpadasz do Vortex, to jest po prostu wir, wyrwa, jakiś taki po prostu leja. Tak, oczywiście. I teraz pytanie. Gdzie jest Helga, kiedy pokazywane są, tutaj cytując jej teksty, hotboye? No tak. Patrząc w górę, widzisz ich wielkie ciało, zasłaniające niebo i słońce. Jest wielka, otwarta rana w ich torsie, z którego złotawa krew wypływa. Ogarnia cię takie przerażenie, że delikatnie się trzęsiesz, gdy ich wzrok spada na ciebie. Natychmiastowo powietrze się podgrzewa, a ból mocno w ciebie uderza. Dochodzi do ciebie, że to jest moment śmierci. Co się stanęło? Bip, bip. Twoja świadomość została odcięta. Ponawiamy konekcję, czy połączenie z symulowanym wszechświatem. Zostałeś odłączony, bo właśnie zostałeś zabity przez Nanuka, tak natychmiastowo. Głos Herty po prostu szarżuje ci przez ucho. Nanuk nigdy nie spotkał wcześniej Akiavili, więc to zrozumiałe, że oni nie będą cię znać. Ale nie spodziewałem się, że będą cię atakować. To naprawdę bolało. No wiem, po prostu zapomniałem go uprzedzić. Herta mówi z takim trochę brakiem zgody, czy co. A ogólnie disapproved, czyli takim z oznaką niezgody. Następnym razem poproszę Skrullium, by to trochę to wszystko zmienił. Okej, dobrze, to wszystko. Dzięki za twoją ciężką pracę. Pa! Ty... Okej. Ale dobra, pojawiają się teraz Destruction. Zobaczymy, czy mam jakieś potężne. Kiedy postać jest zaatakowana lub zmniejsza jej hapeki... Okej, jej życie jest przywracane, jeśli... Muszę zobaczyć, co jaki czas mogę to robić. Okej, 20% max HP odzyskujesz, mam mniej niż 5, okej. Mniej HP-ków, tym większe damage'a. Okej, a tutaj co mamy? Dobra, z tych wszystkich opcji... Jakby to powiedzieć, wszystkie są nie najlepsze. Ale... Które z tych bym ja osobiście wybrał? To jest chyba takie bardziej dobre, żeby po prostu to wziąć. Po czym czuć na to, że Bailu zdąży wyleczyć, zanim padną mi totalnie. Więc okej, sytuacja opanowana. I tak, tutaj... Mogę tylko jakąkolwiek słabość uzyskać przy użyciu Bailu. Więc drugi efektu to nie będzie niestety, ale zawsze coś. I teraz pytanie brzmi, czy Seal jest na tyle potężna, żeby pozbyć się go? Po co nie? Niestety nie. W takim wypadku zobaczmy, czy pozbędzie się przy użyciu Ultimate'a tym czymś, czy tam... Persem? Nie. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć trochę za mało, żeby dobijać. Nadal podobają mi się te wyniki, jako że ma badziewne relikty i w ogóle wszystko jest badziewne. Ale Warto to wiedzieć. Oczywiście, że to, bo to jest niedosyć rzędowe, to jedyne, co jeszcze się jakkolwiek może przydać. I dobra, biegnij Bailu. Czy tutaj mogę zaatakować czymś innym niż Bailu? Na starta? Nie. Ale z dobrej strony jest tutaj kulka. A kulki są słabe. Za tym idzie... Seal powinna mieć okazję, nawet gdy ktoś nie ma słabości, zrobić egzekucję. Dokładnie. Więc teraz może tutaj ta egzekucja też się uda? Minimalnie się nie udała. Szkoda. Ale nadal uważam, że ta Seal się sprawdza dobrze.
Jak jeszcze będę miał to, co będzie pozwalało wieczne persty robić, czy przepraszam, ultimate, nie wiem, czy nowe nazewnictwo, naprawdę. Wkurzające, że mi się to miesza. To dopiero będzie pięknie. Nie dziwię się, że nie nagrywisz abysa, a pomyśl sobie, co ja mam powiedzieć. Pomyśl sobie, siostra, co ja mam powiedzieć tym abysie. To nie jest takie dobre, to sobie prawdopodobnie w takim wypadku odbiorę, kiedy by to robił pierwszy, świat numer jeden, tylko po to, żeby szybko zaliczać cotygodniowe zlecenie. To jest najlepsze. No tak, z tym się zgadzam. Teraz occurrence albo combat. No idziemy po combatu. Wiem, że mam kilka naprawdę mocnych postaci. Ja to nie zaprzeczam, tylko po prostu mi się nie chce tego robić. Teraz wiesz, jaki jest mój obecny plan. Teraz tak. Okej. Nie chciałem ich jeszcze triggerować. Zobaczcie, będę musiał tutaj teraz zrobić ciekawego trika. Dobra. Pierwszy buff jest. Okej, drugi buff jest i chociaż nie zaatakuję w ten sposób z tą z Bailu, to przynajmniej miałem chwilę spokoju. I przy okazji właśnie seal zaczynasz wzmocniona. Co niestety dużo widzę, że nie zmieniło. Ale nadal. Aha, okej. No ja na razie nie mam World 4 i 5. Tu nie wiem, czy dlatego tylko, że trójki zrobiłem. Czy wymagane jest, powiedzmy, Equilibrium 2 na przykład? Jeśli tak, to ze smutkiem stwierdzę, że tego nie będę miał. Za szybko, bo największa choroba wszechświata, zwana lenistwem, mnie po prostu ogranicza. To jest jedna rzecz, a druga... No nie będę też ukrywał, że nie mam jakoś tak bardzo wiele czasu na ogarnianie tego wszystkiego. Więc prawdopodobnie musiałbym to zrobić w ramach... No, w ramach streama, najprościej mówiąc. A wiem, że takie ogarnienie postaci, w szczególności w moim wykonaniu, bo mam pecha do reliktów, nie śledzę mecz jakoś szczególnie, zrobię wszystko po swojemu i tym podobnie, no może nie być najbardziej interesujący oglądający. Powiem już to, że nie ukrywam sam po prostu mój content taki typowo codzienny, też no nie musi być najbardziej taki interesujący. Ja tego nie ukrywam. Ale no, żeby nie mówić o tym, o czym mówię zawsze. Nie mam nic. Tak, zgadzam się z tym. Silly akurat jest świetna, jak teraz się sprawdzam. No, żeby nie było... Testowałem ją na wiele sposobów z różnymi rzeczami i... No tak, Genshin cię nie kocha. Zadaj ci tajemnicę. Genshin nikogo nie kocha. Nawet Whale'ów nie kocha. Ale dobra, to i fajna taka rzecz. Ja znam to wszystko, ale tak. To jest jedyne sensowne z Hunta. I co my mamy? Ten Resonance Hunt. Świetnie. Nie chcę, że jeśli będzie to wszystko, że daje ci flat HP czy tam wszystkie rzeczy. To jest. W ogóle przepraszam bardzo, to jest standard Genshinów. Naprawdę, ja rozumiem, że możesz być smutna z tego powodu, siostra, ale. To jest standard Genshinów. I okej. Okay. Świetnie. Okej. Okay. Znikamy. I teraz na niego robię atak z wyskoku. Co może pozwolić mi od razu unicestwić kulkę? Nie, ale ja ogłosiłem przynajmniej. A wysepek. W sensie... Przez wysepek mogę zrozumieć tylko Inazumy. Okej, dobra, siostra. Jeśli chodzi o Inazumę, to powiem tyle. Dla wielu jest to rozdział, który trzeba po prostu przeboleć. Ja lubiłem Inazumę, chociaż mam do niej pewne żale. Ale nadal uważam, że jest to dobra gra. I osobiście lubię akurat Genshiny. W szczególności, powiedzmy, lubię. Przez to...
Że to jest dobra gra, po prostu się lubi łazić wszędzie, wspinać, myśleć się, nie pozwolę mi tu wejść, dobra, a co jeśli spróbuję przejść tą górę od drugiej strony, wspinając się i co 5 minut robiąc przerwę na żarcie czy coś. Takie dziwne akcje tam można robić. Poza tym, właśnie, że jest na tyle to prosta gra, że nawet nie trzeba przy tym dużo myśleć, wielu lat. Później to, żeby też to była jakaś wielka, powiedzmy, kwestia. To nie. Po prostu. Ja osobiście lubię, ale też rozumiem, co może komuś nie pasować. Tak samo jak rozumiem, co może komuś nie pasować. Tak samo rozumiem, jak coś może komuś nie pasować, dajmy na to tutaj, w Star Railu. Okej. Z tych opcji... niech będzie tam, bo to jest nowe. Ale tak, tak samo rozumiem, że można nie lubić czuć Star Raila i innych rzeczy. Każdy ma swoje preferencje. Ale ja osobiście akurat lubię obie gry. Każdą za coś innego. I co my tu mamy? Okej. Piłowy. Na szczęście tylko piłowy. Więc jest to sytuacja świetna. Bo nie ukrywam. Najgorsze, co dla mnie może być... Powiem szczerze, to jest tutaj ten... jak go najłatwiej nazwać? Chyba najłatwiej go nazwać grubym robotem po prostu. Strasznie ich nie lubię. Test piłem jeszcze jako taka. Może się uda? Wątpię, ale można spróbować. Dobra, tutaj no nie zostanie nic innego, jak powoli to strzepywać. I tak. Będę mu dwa, jeśli tego użyję. Bailu jeszcze nie musi leczyć. Natomiast ten dziad, no skoro i tak będzie targetowany, to dobrze możesz sobie po prostu zmniejszyć otrzymywane obrażenia. Dobra, Siri. Jak tak mogłaś, Siri? Wstydziłabyś się zostawiać wroga na końcówce HP-ków. No cóż, tak to jest, jak się na postać na bieżąco ulepszamy. Znam tą bolączkę i zwiększy na i z innych gier, których powiedzmy często aktualizowany sprzęt jest bardzo istotny. Dobra. Ja wiem, że był tu pewnie overkill, ale ja się takimi pochostkami przejmuję jak overkill. Dobra, delikatne obrażenia. Znowu na niego... gościu. Robocie. To masz jakiegoś przesadnego bóla dupy na tego mojego Trailer Blazera, że ciągle tylko jego i jego chcesz atakować. W sensie, dobrze, rób to. To jest jego cel. Ale no... pomyśl czasami o tym, co czują inne postacie, kiedy po prostu takie ignorujesz. Naprawdę, pomyśl, robocie. Inne postacie też mają uczucia. I na pewno cieszę się z tego, że nie czułem bólu od twojej piły mechanicznej, ale czuję się po prostu nieistotnie ignorowane. Nie wiem, co mówiłem, takie głupie teksty i tak dalej, ale okej. Nie skończę, nie okej. Okej, po pierwsze nie ma śniegowej krainy jeszcze. To jest tylko podregion pierwszego wszystkiego, czyli Mondstadt. Nie będą działać, okej, każdy co lubi. Albo na ręce leciało. To samo można powiedzieć o Star Rail. Po prostu to jest czysta losowość. Bo procenty i zasady są dokładnie identyczne i tu. Ale no, rozumiem. Przy czym Dragon Spine, no nie będę ukrywał, nie należy do najlepszych punktów zachęcających do rozgrywki. Chociaż jak to, co kto lubi, cel. Dobra, Bailu. Możesz znowu podlać mojego tutaj wojaka. Czy muszę znowu blokować, czy nie? No, jedyne co mogę powiedzieć, to, że jeśli nie chcesz grać, to ja to szanuję. Ale jeśli byś miał ochotę, możesz niebawem spodziewać się u mnie dosyć ciekawego pomysłu jednego wnętrzenia. Jeśli tylko uda mi się wszystko, powiedzmy, co potrzebuję z do tego czasu zorganizować. No, wygrasz jeszcze na 50-50. Ja nie mogę powiedzieć aż tak źle o tym, co dropi. No, mogę powiedzieć jedną rzecz tylko. Jeśli coś ma mi wypaść, nie mam wypaść to, co jest gwarantowane na banerze, to najprawdopodobniej będzie to Dimwork. Okej. Rozumiem. Nie, ja tutaj powiem, że ja lubię... Lubię. Zarówno turówki, taktyczne, jak i też czas rzeczywistego. Przy czym
pewna rzecz, że jeśli to masz być w czasie rzeczywistym, nie tak tutaj jak natury czy coś, to nie chciałbym musieć zarządzać większym grupą postaci. Przecież ogólnie w niektórych grach zawsze lepiej mi się steruje mniejszym grupami niż większymi. Czego nosiliśmy, czego tu patrzeć, też na ekwipunki i tym podobne rzeczy. Chat mi zagłusza muzykę. Dobra, dzięki za informację. Już to zmieniam. Dam w takim wypadku o 3 dB mniej. Mam nadzieję, że to wystarczy. Jeśli to jeszcze można więcej. Chyba to wezmę. Wydaje się być lepsze. I tutaj już ulepszenie. Okej. I ty, co to oznacza? To mogę wziąć w sumie. Nie wiem, czy to będzie sensowne, ale wezmę. Okej, czyli pojawiają się jakieś nowe mechaniki. Aha, zdobyłeś... Curio Curio. Nie ma, to można powiedzieć jako, powiedzmy, jakiś tam ciekawostkę, dziwność, bibelot. Różnie można to nazywać, ale tak. Ciekawy więc ciekawy przedmiot z mojej kolekcji, którą wypchałam do Stimlowa nowego wszechświata. Dziwności dają ci trwałe wzmocnienia. I całkowicie zmienią sposób twojej eksploracji. Okej. Okay. To jest ciekawe. I dostajesz jednego więcej Eidolona, z tego co rozumiem, chyba? Kiedy wchodzisz po prostu dalej. Okej. Okay. Mhm. No i od razu po prostu Path Resonance się ulepsza. Mhm. Okej. Okay. Tutaj po prostu dużo większa szansa na Destruction. No się wezmę Space Time Prism, który wygląda jak cheeser. No. Mhm. Tutaj jest opis. Nie chcę mi się tego czytać. Chwilowo, ale jest. Mona. Child. Komi. Mhm. Shichi. Okej. Okay. Ksiało? Well, jak tak patrzę na to, to... Zostałem kolejnego? Można mieć w ogóle ich więcej niż 8? Ale tak, nie jest to zły set. W sensie, Mona jest... Może nie najlepsza, nie najgorsza, bym powiedział. No jest to postać jednak standardowa, która ma jeszcze dużą szansę na to, że dostaniesz, przez to, że jest jakby połowicznie gwarantowana na standardowym. Ale nie jest zła. Child... Cóż... To, co powiem, jest na pewno bardzo wielką kontrowersją czy coś, ale... Jedna z najlepszych postaci, jakie istnieje, nie do używania, a raczej targanie sobą dla plus 1 do poziomu ataku podstawowego innych postaci. Przy tym ogólnie nie jest zły. Solidna postać, moim zdaniem. Kokomi. Tutaj to mogę powiedzieć, że to jest też świetna postać. Z tego, co słyszałem, osobiście nie mam jej. I jakoś mi się do niej nie śpieszę, ale jest dobra, bardzo fajna. Chi-Chi. No cóż. Doświadczyłeś największej plagi tępiącej Genshiny. Przynajmniej z największości, jak na Migus. No okej, okay, Chi-Chi. Nie jest to zbyt mocne, patrząc na standardy innych postaci, ale okej. Okay. No i Ksiało. Kurczę, chciałbym Ksiało. To jest akurat nie problem. Taka prawdziwa potrzeba na DPS-a to się zaczyna dopiero później. Ja mogę powiedzieć taką ciekawostkę. Większość pierwszej krainy i drugiej przechodziłem starterami. Czytaj Traveler, Amber, Lisa, Kaya. Czytam Kaya, jak się to mówi, ale ja bym tak mówię Kaya. Więc, no cóż. Naprawdę trzeba, jeśli się... może źle to powiem. Jeśli nie szarżuje z poziomami przed ogarnianiem podstawowym postaci, to da radę wytrzymać się na długo. A Xianling w szczególności, no, może nie jest idealnym main DPS-em, ale jest bardzo mocny. No ale dobra. Tak czy inaczej, tutaj mamy Immersion Reward. I okej. Okay. Około 52 level. Okej, okay, okej, okay, to nieźle. No to trochę już doświadczyłeś.
Ja ci powiem tylko tyle, no, ja mam osobiście 57 chyba teraz. I co ciekawe, mogę powiedzieć, że nie mam co robić w Genshinie. W sensie cały świat mam wyczyszczony. Co do ostatniej skrzynki, poza jedną. Bo ta skrzynka, jak się okazało, wymaga zrobienia dziwnej sekwencji pseudo-questów przez 4 dni na wyspach Inazumskich, o której nie miałem pojęcia, gracze też o nich nie informują, się przez przypadek mogę tam trafić po prostu. I tak wiem to po prostu, znalazłem to w internecie. Wkurzało mi to, że kompas mi pokazuje tą jedną ostatnią skrzynię, jak po prostu chciałem zweryfikować, czy mam, czy nie mam, bo no, nie byłem pewien. No i okazało się, że trzeba jakieś dziwne coś robić. A tak mam wszystko zrobione, jeśli chodzi o w świecie. No i okej, mogę się bawić w abysy, mogę się bawić w jakieś dziwne challenge'a, ale to nie mój styl, po prostu. Ale dobra, tak czy inaczej. Okej. Mam 9 takich, więc tutaj mogę od razu wykupić. Jeśli się nie trafi nic dobrego, co? Nie. Jeśli się trafi co, to będzie fajnie i... Dużo tego! Dużo tego im się to podoba. Nie najlepsze, ale akceptowalne. To jest Fleet of Ageless niestety, ale dobra. Defense. Mogę to dać zawsze temu mojemu, jak mu tam, no, Trailblazerowi. Chwilowo. Te rzeczy, nie wiem, czy dobre, czy nie, ale niech będzie. Dużo Hertha Station tutaj. Okej. Okej. Defense niestety, ale poza tym to można to dać już Seal. Dla Welta może kiedyś. Nie potrzebuję tego, ale zaakceptuję tutaj. Dobra, niech se będzie. A zielonych nawet nie ma co sprawdzać. Tak, no to jest też dobre podejście. No. Jak mówię, jeśli chodzi o Genshiny, moje opinie często będą traktowane jako kontrowersyjne czy błędne przez większość społeczeństwa, ale no. No wiesz, że można dawać byle co, tylko bardziej mi zależy na to, żeby były efekty prawidłowe, typu właśnie tam, powiedzmy, ten Quantum Damage Bonus i tym podobne. Wiem, że to nie jest może najbardziej potrzebne, ale no. I teraz tak, z innych opcji, kogo bym mógł tu w sumie pobrać, czy jest ktoś, kogo będę potrzebował? Nie czuję potrzeby jakoś szczególnej, ale jak już jest, to kto jest mnie ogarnięty, niech będzie, że Asta. Ja wiem, że tak w tam farmienie coś później. I tutaj od razu kontrofensywa z mojej strony. Wiem, że później można farmić, ale pewnie i tak nie będzie mi się chciało, więc no przykro mi, nie będę farmił znęczycie. Patrz, dobra, czyli to farmienie jest aż takie męczące, bo to dostajesz gratis przy robieniu innych rzeczy. Nieco w Genshinach. Ale dobra. Cześć, Hertha. Tak, mogę kupić i... jedno... O, Curio można kupować? A to kupię Curio. Zobacz, czy jakieś trafią. Częściej będę dostawał zniszczalne rzeczy i będą podwójne nagrody, świetne. Kosmicznych fragmentów dostaje dużo więcej za walki. To niepotrzebne. I teraz pytanie brzmi, które? Które jest lepsze? Bo oba wydają się świetne. Więc tutaj mogę posłuchać waszej opinii, przy okazji sprawdzę, co mi tam ktoś wysyłał, jakieś krapy na Discordach. A, dobra, to informacja od siostry. Ja mogę już ocenić od razu to, co mi tam wysłałaś. No nieźle, nawet. Daleko temu, co prawda, do tych takich najlepszych rzeczy, ale nieźle, fajne nawet. Jak to powtarzam? Środek? Dobra, może być środek. A. Właśnie, siostra, przed chwilą oceniłem twoje, co mi wysłałaś. Nawet. Ale dobra, póki co biorę bileta. Okej, nie chcę... Znowu? A, okej, dobra, dzięki za informację, ale dobra. Bierzemy bileta i lecimy na bitwę kolejną. I cóż, jak na razie... World 3 jest... Nie chcę powiedzieć, że dziwnie łatwy, co tak trochę... Czuję trochę disappointment, póki co. Może to kwestia tego, że mam po prostu te trochę wyfarmione rzeczy ponad standard, który powinien mieć, czy coś. Ale delikatny disappointment czuję po tym, jak... Był trochę ten challenge,
ale dość delikatny. Ale właśnie na dwójce, jak mówię pierwszy raz. A teraz... Teraz to jest po prostu... relatywnie proste. Przy czym wiem, że nadal mogłoby być jeszcze łatwiejsze, gdybym chciał ogarniać wszystko bardziej, się skupiać, fokusować, prawidłowo to robić, ale no, ja to ja. Niestety, jak powiedzieć, to jest jedna z moich największych wad, że jestem permanentnie skazany na klątwę robienia wszystkiego po swojemu. Ale dobra, póki co szybko wykończymy tutaj dwójkę. I trójka. I to jest to, co uwielbiam w Steel. Wieczne tury. Wieczne tury. Tego mi tu trzeba. Dobra. Kiedy dostajemy obrażenia, regenerujemy energię. Szczerze, tu jest lepsze, bo crit damage, ale... Nie, dobra, kiedy indziej na farmie te wszystkie na jedynce sobie nawet. Crit damage. Czy na dwójce, w sumie dwójka będzie łatwiej, bo tam jest więcej. O, proszę, 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 świniok! I wiem, że pewnie mogłem użyć czymś lepszym, ale tak... No tak! Seal to jest AOE! A co to za efekt? 30? Protekil, aha. Okej, czyli 30 ciosów jest potrzebnych, żeby to usunąć? To może być spore wyzwanie. Pierwsze co zobaczę, czy w ten sposób uda się usunąć... A, dobra, udało się usunąć już większość, okej, świetnie. Dobra. Ale tak, poniekąd to rozumiem, że silta, oe. Ale nadal... Chociaż... Właśnie... Nie chciałem jej jako tako bardzo, ani nic. Toż, będąc totalnie szczerym, to był najlepszy, po prostu przypadkowy zdarzeń, jaki mi się tutaj trafił. Zresztą, no, nie wiem, jak to inaczej opisać. To był totalny przypadek, naprawdę. Zresztą ci, którzy byli, ci, co wiedzą. Ci, którzy nie byli, nadal mogą to zobaczyć i na shortcie, na YouTubie, i na Arno. To nie było mój pierwszy tempo. Drugi w ogóle war. Ever. Ze wszystkich po prostu drogi w kolejności, więc... To jest czyste szczęście. Jezu, ten dziad już chce mi tu uwiać. Dobra. Na szczęście go pokonaliśmy, więc... No nie zwiejesz. Okej. Dobra. Speaker. Zrzucamy strzały. I Seal wykończy robotę, no. Nie idę ci zdjąć. Nie wiem, za co był achievement, ten hum w my pokeball, ale okej. Okay. Im wyższe to, czym większa prędkość, wezmę, bo czemu nie, mamy dużo huntów. A tutaj... No i mamy co! Teraz wieczne chainy ultimate'ów zaraz będą dostępne. To na co czekałem. Okej, quantum break'a można tu zrobić? Można, sprawdzę tylko na kulce, ale zawsze coś. Więc ja zrobię w ten sposób, czemu by nie. I dobra robota, po prostu sili. Dobra robota. Okej, okay, tury go zbyryry. No. Na to czekałem po prostu. Dobra. No. Oj, Seal. Możesz po prostu... Ja już nie wiem, co mówić, to jest po prostu piękne. To jak... Nawet przypadkowo. To jeszcze bardziej przyspieszy. Czy ja tego w ogóle potrzebuję? Nie czuję, żebym potrzebował, więc bierzemy coś, co po prostu jest nowe. Encounter, to jest to takie wydarzenia dziwne, to jest zwykły kombat. Pójdę na zwykłego kombata, bo nie chcę mi się tych encounterów na razie sprawdzać. I to dosłownie tylko lenistwo. Tutaj mamy dwa quantum breaki, okej, okay, czyli robimy w ten sposób. Zawsze coś. Będzie dobrze, bardzo bardzo. I tak. Standardowo, zaczynamy od pozbycia się kuleczki. Na tyle, na ile można. Mm-hmm.
Tak, wiem, jak ona mniej więcej działa. Problem nie taki, że jest jeszcze, no, nie do końca ogarnięta. Świetnie. Witam wśród żywych z powrotem. Kiedyś na pewno Tingle też ogarnę, bo wiele osób mówi, że to jest jakby Bennett z tego świata. Ale tych, którzy nie grają w Genshin, nie znaczy tam więcej tyle, że to jest bardzo potężna postać, która jest jednym z lepszych supportów. I ta trochę zmarnuje burst, ale co mi to obchodzi? Przepraszam, Ultimate'a? Mogę go barnować, ile chcę. Bo to jest naprawdę... W większości przypadków, nawet jeśli go zmarnuję, to jestem w stanie go odzyskać już lada moment. No i tyle. Spokojnie. Nie ty jedyna, nie trafiasz w klawiatury. Dobra, kolejny nowy. I elitka, okej, może po elitce dostanę kolejnego okazja. Na ta, jak to się nazywa. No, na Immense Fire, czy jakoś tak? Mercy Fire, tak chyba tak się nazywało. Mamy dwóch lodowych, okej, co oznacza mniej więcej tyle, że... Tym razem zaczynamy w ten sposób. Wiesz, no ja tam nawet nie śledzę tego, więc nie co tam mało interesuje. Ile to damage tak naprawdę wychodzi, tak długo... Mogłbym użyć tego skilla, może bym to dobił. No trudno się mówi. Na szczęście Seal zaraz ma kolejną turę, co będzie dobrze. Oj, takich rzeczy się nie akceptuje, ma im lecz. Teraz zobaczymy, czy dobije, jeśli nie, to... Mógł ultem to dokończyć. Ale widać, że spokojnie sobie poradzi. Tak. Kolejna tura. Tym razem Ultimate nie będę marnował od razu, może... Co się mogło? Dobra, w sumie co to zmienia? Co to zmienia? Po prostu rzucajmy co mamy, żeby szybko się pozbyć tego dziadostwa. Chociaż widać, że temu dużo niestety nie będę bił chyba. I tak, w swoim przypadku i tak nic nie zmieniasz, więc chociaż zrzucaj tarczki. A ty silno. Próbuj bić najwięcej jak możesz. Są co? Pela, Pila, nie wiem, jak to tak zwał. I kurczę, znowu zapomniałem o tym, że Bailu powinna mieć też jeszcze jedną dawkę tej energii. Nawet jeśli tylko po to, żeby móc ten leczyć, no bo jednak to jest istotne. Więc tutaj teraz będę się trochę normalnych ataków, czy tego chcę, czy nie. Vibing Cut Mode. No to, jak sama to kiedyś stwierdziłaś, Vibing Cut pasuje do każdej muzyki prawie istniejącej, więc no. Dobra, 4000 z strzał? Nieźle. Nie najlepiej, nie najgorzej, bym tego zrobił. Okej, tym razem musisz przeżyć bez blokowania. I tak chyba AOE by nie dało się zablokować, więc no. Dobrze, kolejny się pomyliłem, powinien najpierw wrócić znowu. Mouse mode, o co ci chodzi? Dobra, chodźcie, żeby sobie to przeczytać czymś totalnie nagranie klawiaturą. No tak, masz trochę racji w tym. Okej, tak, chodź, proszę. Wróćcie się totalnie nagranie klawiaturą. Ja spokojnie. Dobra. Dziabcie tego dziada. Co jest dosłownie w cegłówkach, przecież to trzeba się tylko przekopać. Nie będzie z tym żadnych trudności, żadnych problemów, to jest tylko po prostu kwestia czasu, kiedy my to wygramy. Mam nadzieję, że podobna sytuacja będzie z bossem. Tym ostatecznym, bo jeśli nie, no to będzie trochę gorzej. I teraz nie planuję z odgórnym mówiąc żadnego ataku na razie takiego, więc spróbujemy w ten sposób. I tak miały AOE oczywiście. Smutna mnie będzie. Dobra. Bail leczenie. O. No, miejmy nadzieję, że wszystko dobrze jest. Potem. No, nasza losza się na razie nie potrzebuje wizyty weterynaryjnej. Kolejnej nic. Poza tym lepiej, żeby nie potrzebowała.
To jest taka dzikuska, że po prostu... Sam pomysł, żeby ją wziąć, to już jest, no. No drogo, niestety. Dobrze dla kota. Dokładnie, dokładnie. Z tym się zgadzam. Siostro, z tym się zgadzam. No, na razie 3 dni, 130 za wizytę. No. Nadal dobrze, że byłeś z tym. Tam ze swoim kotką. Tym kotem. Ogólnie, bo... Nie chcę już źle mówić o nikim. Więc jeśli ktokolwiek tutaj... po prostu skojarzy to ze sobą czy coś, to... Nie mam na co uważać nikogo ani o nikim tutaj mówić. Konkretnym, ale niestety znam bardzo wielu ludzi, którzy... Delikatnie mówiąc, ignorują takie potrzeby weterynaryjne swoich zwierząt, więc... Wiem, że to jest kosztowne, ale... Jak trzeba, to trzeba. Szczególnie jeśli chce się, żeby taki kot czy pies pożył te kilkanaście lat. Szybko, szybko, szybko. Przebijajcie się przez te jego bariery wszystkie, ja chcę po prostu tą walkę między sobą. Czyżby Bailu? Nie, nie Bailu. Pila? Nie, nie Pila. Muszę trzymać kolejne obrażenia. No to ja powiem, że nope. Mhm. A ta, zmiana. Dobra. Siru, wykończysz gościa? Wykończyłaś, dziękuję. Mhm. I teraz co tu mamy? Okej, idealne. Jeszcze bardziej. Okej. Nie. To jest ciekawe. Trzeba być oszczędzać, ale fajne. A to pozwala jedną trójkę zgarnąć. Szczerze, wszystkie wydają się takie 2 na 10. Ale wezmę to jeszcze, że będziemy oszczędzać. W ten sposób będę dużo więcej bił. Czy chcę to odebrać? No po to mam tutaj na oszczędzanie milion tych żetonów, żeby to odbierać przy każdej okazji, więc dziękuję. I to jest tak. Nie najgorzej, nie najlepiej. Gdyby nie to, to było nawet by fajne. I tak, wiem, że nie trzeba się tym jakoś bardzo przejmować, to jest nie. I tak dobrze widzicie, że mam 8000 ponad to, co teraz powinienem mieć. No cóż. Dobra. Rozbijamy to wszystko. Pobieramy w sumie bez znaczenia kogo. Nie wydajemy tego, bo mam zbyt duże boosty do damage'u. Aha. Strasznie dużo, no ale z drugiej strony życie zwierzaka. Tego nosi, jeśli danemu człowiekowi zależy na tym zwierzaku, jest bezcenne po prostu dla tej osoby. I jeśli mogła na to sobie pozwolić, to dobrze dla niej, niech się cieszy z tego, że miała taką możliwość. Bo nie będę ukrywał. No nie jest to wydatek, na który każdy może sobie pozwolić. Okej. Wiesz na Pila teraz. Tumpela. Piękne. Ej, siostra, nie opowiadaj mi takich kłamstw, bo i tak ci w to nie uwierzę. Ten królik nigdy nie jest posłuszny. Co mam nadzieję podczas mojego spotkania genshinowego, które może niedługo będzie, udowodnić. Zobaczysz, że nie będzie robił tego, co trzeba. I przy okazji, jak już grasz w Genshiny, to ci przypominam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Idź pobić tego fioletowego dziada, jeśli jeszcze ci tego nie robiłaś, byleby tylko po prostu achievementa na... no... mieć... nagromadzonego. Okej, Virtual Hita macie. Okej, to już coś jest, coś znaczy. Czy jest coś tam przebrać ze sobą? A nic takiego bardzo, więc po prostu wezmę to. I zobaczymy, co to za event. Okej, tawerna. Zamawiam sobie
jakiegoś koktajla z marsjańskimi pomarańczami i palmowym cynamonem, coś takiego, albo dłoniowym cynamonem, ciężko powiedzieć. Obserwujemy tłumy, mają maski, mają różne rozmiary, jak to się nazywa, no, ciał. Jest to zebranie zamaskowanych głupców. Zebranie zamaskowanych głupców. Zamaskowani głupcy. Teraz pytanie. Robisz tu lekcję histerii i łaciny, czy nie? Jeśli siostra powie, co to jest, to proszę bardzo, jeśli nie, i powiecie, żebym robił lekcję łaciny, to ja mogę wam coś ciekawego bardzo powiedzieć. To jest naprawdę taki, nie wiem, czy celowy easter egg, czy tak po prostu tutaj dodane, ale ciekawa rzecz naprawdę tutaj jest. Okej. Okay. Dobra, to chyba to coś mieliśmy. Aha, tak. Tutaj to było, ale weźmy oba. I nikt nic nie pisze o tym, żeby mówić, więc... Mogę podać tutaj ciekawą histerię typu lekcja łaciny. Zamaskowani głupcy. Poza tym, że tutaj tak po prostu to określili, może być nawiązaniem właśnie mocno do Genshina i pewnej organizacji, która tym istnieje, nazwanej Fatui. I to jest najlepsza rzecz. Fatui po łacinie oznacza głupiec, albo głupcy, nie jestem pewien. Będę, czy to była mnoga forma, czy pojedyncza. Ale tak, taka ciekawostka nie związana z niczym, która po prostu nikomu się na nic w życiu nie przyda, no ale jest. Mam nadzieję, że będzie równie bezużyteczna ta wiedza, co dla mnie było do tej pory bezużyteczne. Więc potencjalnie może to być miejsce, w którym spotykają się Fatui, którzy nie wiem, czy istnieją w tym uniwersum, czy nie. Dobra, ładujemy to szybko. Nie ma nikogo na elektrykę, więc zabijmy tego, który już jest bardziej... No. Osłabiony? Czemu nie? Zmocnione ataki. Zrobimy w ten sposób. Wystrzelimy od razu huntem, czemu nie? Okej, Seal jest w stanie już to zrobić, czyli zaczynamy prawdziwą zabawę. I burst, czemu ultimate. Okej, źle założyłem. Myślałem, że przebiję tu otworność, ale niestety nie przebiję. Gdybym przebił, to byłoby świetnie. Okej, niebezpieczna sytuacja, więc Bailu, ratuj drużynę. Swoim lecianiem, który jest niezwykle mocny, jak na tą sytuację, w której się znajdujesz, czyli mocny nieogarniętą. Okej, to teraz trzeba załadować jak najwięcej tego quantum damage'a na nich. Na tym idzie, zarzucamy wszystko, co się da. I dobra. 4-2. Okej, piątkę to łatwo będzie osiągnąć, więc możemy tutaj wspomóc. Okej, tutaj 4, tutaj 2, jak już mówię, tutaj 3. 4-4. Jest piątka. I tutaj, poczekaj, nie? Od razu aktywujemy coś inne rzeczy. Poczekaj, nie? Musimy po prostu robić rzeź na tych wrogach. I tak. Jak na razie naprawdę. Nie wiem, czy to kwestia farta, czy kwestia czegoś innego. Ale kurczę, ten świat 3 jest przyjemniejszy niż się spodziewałem. Nie jest, że przyjemniejszy pod względem po prostu przyjemności rozgrywki, to jeszcze zdecydowanie łatwiejsze. Przecież jak mówię, ja tutaj nie mówię, że to jest proste. Nie mówię, że to jest trudne. Nie wiem, jaki jest powód tego, że sobie radzę. Może taki, że gram czymś... Jakby to najlepiej określić. Nie w moim stylu. Tak, to jest... Dobrze określone. A przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, i czyżby Trailblazer go wykończył? Dokładnie. Dostajemy za to różne rzeczy. Dobra.
Nie wiem, co jest najlepsze, ale ludzie, co? Jakkolwiek to by działało. A tutaj mamy trzy nowe, więc tak. Fighting Spirit. Czym jest Fighting Spirit? Okej. Okay. Świetne. Mhm. To jest ciekawe, ale nie. To jest najlepsze. Więc bier. Okej. Okay. Kolejny domain, w którym... Teoretycznie nic nie zrobię. Nawet nie wiem, jaki to był numer. Bo niestety się trochę pogubiłem, zapomniałem sprawdzać. Dunheng. Żegnaj, Herta. Okej. Okay. Czyli to już ten moment. Ostateczny test moich nieumiejętności. Dobra. Ostateczny test mojej wewnętrznej rany. Nie, więc tak będzie. 10 poziomów różnicy to niestety cholernie dużo. Nie będę tego ukrywał. Więc mam... Moim jedynym nadzieją jest to, że Bailu będzie nadążać z leczeniem i tym podobne. No, jeśli nie, no to no, będzie nie najlepiej. Ale może dam radę. No nie będę tutaj właśnie niczego, powiedzmy, pod tym względem skreślał, czy mówił, że będzie tak, będzie inaczej. Nintendo droga, dobra. HP-ki są bardzo ogarnięte, więc na razie nie muszę się przejmować takimi bohostkami. Można zamiast tego tłuc wszystkich. A, dobra, to zauważyłem, że mam też maski życia. Będzie wyzwanie. Okej. No teraz też tak zrobimy, czemu nie? Okej, milion tu pod rząd znowu, możemy wystrzelić to. Nie było to koniecznie teraz potrzebne, ale czemu nie? I znowu wystrzelę to, czemu nie? Od kiedy pisałeś? Haha, komu to ci sędził? Spokojnie, nic wielkiego. Opowiadałem tylko o ciekawostce, jaką jest to, że byliśmy w barze, gdzie spotykają się zamaskowani głupcy i że to są fatumy. Taką ciekawostkę tylko zapowiadałem, łacińską, ale zatem nic wielkiego do mnie było. I dobra, pierwszy pasek Żeparda zbity. Nie wiem, czy uczysz, że Żepard będzie bardziej... Jakby to określić? Bardziej... badziewnym bossem, niż to miało miejsce w świecie numer 2. Nawet. Czy się... Nie, żeby to było coś okropnego, złego i tym podobne, no ale... No delikatnie mówiąc, chciałbym się czegoś naprawdę więcej po tym świecie. Dobra, a ile mamy? Mamy 5. Okej, to na spokojnie mogę po prostu tutaj teraz się tym bawić. Seal chyba go wykończy, więc jeśli tak, to będzie świetnie. Nie wykończy, no... No i nie, niestety. Przeciąć trochę do moich umiejętności. Zrzucamy też strzałów, bo czemu nie? Jeden jest dead, tutaj to. No, przyjrzyjmy się. Dobra, nie wiem, co to był za efekt. Aha, chyba chodzi o to, że tylko jego można bić, czy coś, nie wiem. Jak ci zrobiłem błąd, że Bailu nie leczyła. A nie, dobra, nałożył po prostu tarczę. Świetnie. Ale też niestety nie mam pojęcia, co będzie na Abyssa. Z tym nie umiem pomóc. Jedne, z czym mogę pomóc, to... No, jak to się nazywa? To z tym, żeby się... Po prostu poradzą, żebyś się nie przemęczała tym Abyssem. To jest tylko Abyss, nawet jakby nie zrobisz to, co nie jest koniec świata. Czyli mam po prostu grupowe tarcze.
Nie jest dobrze. Się no mam bailu nadal, ale nie jest dobrze. Okej, zrzucamy strzały. Okej, to może być trochę błędne, ale niech będzie. Rozumiem. Czy ciężko mi pomóc, naprawdę. No nie znam się aż tak na Team Compact, mówiąc się jej tym podobnie. Jak mówię, ja gram po swojemu. Zresztą sama to wiesz. Co za tym idzie, nie jestem. Wystarczająco. Dobrym źródłem porad. Mówiąc się dobrze. Okej. Mam nadzieję, że nie będzie źle. Ale słyszę, jak mi po prostu pies zaczyna swoje serenady wyśpiewywać. Okej, czyli na tym będzie polegał główny challenge. Za każdym razem będzie wyzywał sobie coraz to potężniejszych tych gości. No cóż, może być ciężko. Ale tak. Na wybór nie mam, jak teraz po prostu liczyć na to, że jakimś cudem się to uda. Dobra, Seal. Przełam. Zawsze ci to chwilę spokoju. I teraz pytanie brzmi, czy przełamować powoli drugiego, czy nie. Nie. Trzeba go szybciej wykończyć, nawet pojedynczych. No i oczywiście, zarzucił tarczę, która będzie zbyt mocna, żeby cokolwiek osiągnąć i po prostu padniemy wszyscy. No ja też nic nie mam. Okay. No całe nieszczęście, że tak to powiem. Istnieje coś takiego pięknego, co się nazywa tutaj duże obrażenia, które szybko rozwalają tarczę. Gdybym miał jeszcze lepszy sposób na to, żeby się jej pozbyć, byłby jeszcze lepiej. No ale niestety nie mam. Jedno, co jeszcze mogę robić w sumie, to też to, żeby rzucać teraz prowokacje. Muszę próbować rzucać prowokacje, chociaż... Jak tak patrzę, nie wiem, czy to coś da. Prawie każdy jego atak jest obszarówką. Dobra, tarcze jest jeszcze bardzo duże, więc... Za dużo tłumaczy nie zdziałamy z tym. Ile mam? Dwa. To niestety nie mogę na razie zrobić nic takiego bezpośredniego. Teraz mam 3, co powoduje, że mogę spokojnie użyć jednego. I chociaż jest to głupota, to marnujemy ultimate'a tylko po to, żeby tutaj przełamać tą tarczę jak najbardziej. Oczywiście nie przełamie tarczy. Po co miałby przełamywać tarczę? Musi zostać 1% typowy dla tej gry. I jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to... To jest moje dziwne spostrzeżenie. I nie chcę naprawdę, powiedzmy, mówić tego jako krytykę czy coś. Jakąś wielką. Gra nadal świetna. Ale zauważyłem, że ta gra ma taką... wielką tendencję do tego, żeby zawsze w sytuacjach jakichś takich super bossów czy coś, nieważne ile obrażeń zadasz, żeby zawsze po tych atakach został im 1% zdrowia, pierwsza sprawa, a druga, żeby ten 1% utrzymał się przez kilka kolejnych ataków. To jest głupie moim zdaniem. Bo dajmy na to, twój atak do tej pory był 5%, ale teraz ma ostatni procent życia, to nie, to przez 2 czy 3 ataki nie zadasz tego 1%. Nie jest to może jakaś wielka krytyka, ale niestety tak się zdarza. Oj, no ten drodzy wyszło, no nieźle, nieźle. A Dyszkordy? Okej, ogarnę, tylko muszę tej Żeparda pokonać. Nie dostałem czego na Dyszkordach. Tak jakiś kontry by robił, ale wygrałem. Tak, dam radę. Więc poproszę jeszcze jedno.
dziękuję, czy dostałem teraz coś sensownego? Powiedziałbym, że nie. Nie jest złe, no ale nie mam na razie żadnego dobrego Ice'a, a tutaj... Niestety, trójek nawet nie chcę się na razie przeglądać, więc... wychodzimy z uniwersum symulowanego. Zobaczmy. A, tego typu. Okej, okay, ciekawe, ciekawe. Trochę brakuje tego domu, no, ale tak. Mam nadzieję, że te drużyny ci zadziałają. Piękne nagrody. I teraz czy mogę iść na czwórkę? Nie mogę iść na czwórkę. Później może. Zanim coś, to jednak to ważniejsze rzeczy. Okej. Okay. Ale dobra, na razie full focus na tym, co jest najważniejsze, czyli odblokowanie kolejnych wzmocnień. Bierzemy coś takiego, czy to jest super fajne, super potężne, nie wiem. I teraz Blessing of Triblaze. Nie jestem pewien, co to jest, ale dobra. A, dobra! Blessing of Triblaze to jest ten startowy efekt, który mam jeszcze gdzieś tam udało się dotrzeć. Okej, okay, spoko, dobra. Teraz Curio? Czy są jakieś nagrody? Są nagrody za zebranie ich. To jeszcze bardziej zachęcam do tego, żeby zbierać jakieś takie cudowne losowe przedmioty na niższych wyzwaniach. Okej. Okay. Teraz Blessings. Oczywiście... Chciałem powiedzieć oczywiście Hunter, ale Hunter był starszym czymś, więc fajnie, że trafiło się. I Destruction. Na razie jeden tylko, ale no, zawsze coś. Przepraszam, jeszcze tam były jakieś inne rzeczy w indeksie. Informacja o Lanie, The Huncie. Jest jakiś fajny tutaj lore. Na razie chcę się przeczytać. No i oczywiście Nanook. Destruction. Dobra. I teraz jakoś to się wszystko udało, idziemy do Heartstora. I z wielką satysfakcją mówię to wprost. Bierzemy On the Fall of an Eon. Pięciogwiazdkowa broń dla destrukcji. Dobrze. To znaczy, że... A nie, mogę już Warda 4 robić. Ale tutaj wymagam 50. Oj, to. Tego już w zasadzie nie przebijemy. Ale mam jakieś nowe rzeczy. Kingdom of Banditry, Break Effect. Jeśli speed jest lepszy, to Break Effect jest jeszcze lepszy. Tutaj Sprightly Vonvaku. Dziwne, ale okej. Okay. Energy Regeneration 5%, jeśli speed jest wysoki. Advance Forward, okej. Okay. No tak, zrozumiałem, że mogę być drugim trochę. Ja jednak wolę brać dla Destruction. Nieźle, nieźle, siostra. Ale tak, ale po prostu zbierać dla różnorodnych typów. I to jest akurat może moja wada, taka kinda. Że wolę mieć właśnie dużo różnych typów tutaj najpierw obsadzonych, a potem dopiero zbierać takie konkrety. Więc no, może to błędne, może nie. Poza tym to też jest nadal bardzo potężne moim zdaniem. Dobra. Zobaczmy, czy mamy na ten pula. Nie mam jeszcze ten pula. Chciałbym robić kolejnego ten pula, po prostu już, żeby szybko iść po Elta. Zobaczmy w ogóle, jaka jest sprawa z... Nie wiem, jakim funkiem pod tymi względami. Właśnie, dwa bilety! To mogę ten pula zrobić w sumie dzięki tym biletom. Nie pomyślałem o tym. Jestem ślepy i głupi. Więc tak, kolejny ten pul. Leci. Czy się uda, czy się nie uda? Nie ma piątki, ale nie ma co się spodziewać. Piątka chwila po chwili będzie. A czwórki zawsze też mile widoczne. Mile widziane nie byłyby tego. Może być coś nowego, czego jeszcze nie mam. Albo będzie Herta. To w sumie też jest dobre. Bo Herta ponoć jest potężną postacią z tego, co tak słyszałem od niektórych. Ale nadal, bo preferowałbym coś nowego niż jej do Herty. Chciałbym się z tego, co rozumiem, co na tych światach wszystkich się skompletuje prawie, że... No dobra, a nie to. Nie łopie. Idziemy do składki Herty. Która będzie miała teraz już drugiego Idolona. Przy pierwszym działu?
A, no tak, to jest co? Ten potężny efekt. A tutaj... Z każdym razem, kiedy talent jest aktywowany, zwiększa się crit rate o 3%. Maksymalnie możesz się stakować 5 razy. Okej. Okay. Pytanie tylko, czym był talent, bo pewien nie jestem, jak on działał. A, i właśnie tutaj coś mogę aktywować. Ciekawe. Ta, z tym się mogę zgodzić, okej. Okay. A przy okazji wezmę to, czemu nie? Death Increased. To wydaje się trochę dziwne. Ja się zgodzę, ale... mogę tylko kiedyś żałować. Na razie jednak to odblokuję. A jeśli chodzi o inne rzeczy, to jest coś innego takiego ciekawego? Nie, nie widzę czegoś takiego szczególnie ciekawego. Ale dobra, tak czy jak mamy zrobione rzeczy. No jak mówię, samą hertę będę się kiedyś ogarnąć sobie. Na razie jednak, no... No i tyle nawet, że nie mogę, co... Jakby to powiedzieć, no nie mam idealnego przedmiotu. Czytajcie, nie mam czwórki tej jej, która daje bonusy do follow-up ataków. I oczywiście to nie jest jedyny sposób, mogę równie dobrze dać cokolwiek, nawet to. Czy chociażby co, ale no... Mhm. Ta, oczywiście. A, przy okazji coś ode mnie chcą? Ja nie zauważyłem, że już mam tyle kredytów. Ale okej, 25 poziom. Kolejny fuel, którego nigdy nie użyję. Podobnie jak pewnie nigdy nie użyłem w księżycy. I wow. Nieźle. Poradzę się z tym wszystkim dużo szybciej niż myślałem, że to mi zajmie. Półtora godziny? A mój główny cel już osiągnięty. No cóż. Jedno, co mi tak naprawdę w takim wypadku pozostało, to podbiór te achievementy i... pomyśleć, co dalej z moim życiem. Osobiście... mógłbym mi pokazać Genshiny, ale no nie mogę, bo za dużo. No, nie dziwię się, że kolej pod Bersa działa. Słyszałem o tym, że jest ono dosyć fajne, ale... Jak mówię, nie mam jej rozwinięcej, nie będę się opowiadał. Equilibrium, oczywiście. Equilibrium. Tylko, że mi się zachce. Aha. Coś fajnego w ogóle z tego dostanę. Poza tym, że oczywiście kolejny poziom technik. Trochę biletów. No nie chce mi się, to prawda. To jest jeszcze jedna, jakby kwestia tego, jak już to zrobię. Która się nazywa... to, że będę musiał wszystko potem na 50 znowu robić. Będę się z tym męczył długo. Ale zrobię, jeśli trzeba. I tak, ona może być na Quantum. Dobra, nie wiem, kogo biorę. Ja ci mówiąc, nie zmieniam totalnie drużyny. Jeśli się nie mylę. Co jeszcze sprawdzę, tylko dla pewności. Czy na każdym mogę robić breaki? No, tak. Obu mogę zbreakować, więc jest dobrze. Niech się dzieje wola nieba, z nim się zawsze zgadzać trzeba, jak to powiedział ktoś dosyć nierozsądny. Okej, zaczynamy od tego. W taki sposób, nie przejmujcie się niczym. Okej, prawie dobite. Niestety tylko prawie. Co tym idzie, idziemy teraz z tym tutaj, szybko. Czy chcę marnować kolejny tur na to? Jestem martwy przeciwnik, to zawsze martwy przeciwnik. Bo z drugiej strony, że... nie, dobra, z drugiej strony Bayou może tylko wykończę, więc nie marnujmy głównie potęgi. Skill punishment, przepraszam, punishment, okej.
Za to będziemy musieli używać ataku podstawowego albo burstów. Proszę. Ultimate'ów. Kiedyś no, czy są ultimate'y i bursty? Nadal jest kara, więc jeszcze nadal zwykłe. Okej, basic attack teraz jest zakazany. Dam radę. Ja? Powinienem dać radę. Dobra. Tego to nas mnie nie zabolało chyba jakoś bardzo, nie będzie, że będę grzecznym chłopcem i posłucham jej zakazu. Okej, starczy tego bajlu, lecz wszystkich. Jest jakiś zakaz? Nie widzę, więc można spokojnie mówić, czego się chce. Tym samym i tak większość przypadków to ataki podstawowe. Ale dobra. W sumie mogę to zrobić chwilę wcześniej, ale spróbujemy limit breaka, tak zwanego. Przeze mnie. Wykończone. Dziękuję bardzo. Easy. Sharp scythe needs targets. Właśnie tylko, że teraz będę musiał myśleć o tym, żeby już ogarnąć sobie te lepsze. Jednego mogę tym, czy jest jakiś element wspólny? Dwóch ma lód. Nie jest to może idealne, no, ale przynajmniej dwóch lodowo będę mógł osłabić. Wiadomo, że go nic nie przebije, to chwila. Zamiast martwić się tym, że go nie przebije, to zacznijmy na te mądrzejsze rzeczy, czyli... Chwila, niech wyrzuci swojego tutaj takiego. Trochę to zraniło, więc teraz może wykończy. Dziękuję. Trasz już skończony. I pozostało tylko, no ale... Nim się nie trzeba przejmować. I teraz sprawdzę dosyć ważną rzecz. Zastanawiam się, czy się rzucę tauta i on zadziała? Czy to oznacza, że ten drugi cel nie zostanie zaatakowany, czy też zostanie? Bo tego jeszcze nie sprawdzałem, muszę szczerze powiedzieć, ale trochę jest zastanawiająco. 1800 obrażeń, ładne, ładne. Okej, też jest zaatakowany. Warto powiedzieć. I tak, wiem, że nie są to najwyższe obrażenia, najpiękniejsze, ale jestem po prostu satysfakcjonowany z tego, jak to idzie. No. Ja będę łatwo mi zadowolić w tych kwestiach. Dobra. Aktywujemy. I equilibrium zrobione. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego, że teraz będę musiał cierpieć z tego powodu przy farmieniu moich różnych śmieci. Skończone. Equilibrium. Już 33 poziom? Serio? Dobra. Przy okazji słyszę, że ponoć wołają mnie domownicy, więc widzimy się za chwilę. Na razie niczego tu nie będę ruszał, nie będę nic klikał. Mówię, widzimy się za chwilę, po prostu muszę... Teraz słyszymy. Muszę po prostu pomóc tam z jedną rzeczą.
Dobra. Na szczęście już wróciłem, bo wszystko udało się szybko załatwić. I zobaczmy, co z tego mamy. Okej, jakiś nowy efekt działania tego fragmentu. Zobaczymy, co Walt o tym powie. Stagnant Shadows, okej. Okej. No to nie Elpobysa, przecież to mówiłem. Okej, czyli jakaś nowa mechanika. Ze Stagnant Shadowy dostajemy Character Ascension Materials. Okej, czy to są potrzebne jakieś potężniejsze... A, czy to są materiały na żywiołowych konkretnych bohaterów. Okej. Czyli się tutaj zaczynają już komplikacje. Spoko. Tu mamy elektrykę, tu mamy kwantowość, i tak dalej, dużo tego będzie, ale jest na każdy jakby żywo chyba. Lightning Characters, czy gdzieś inny, czyli też był Lightning. Pewnie każdy po prostu wymaga innego typu. Dobra. I przy okazji mamy tutaj opcję łączenia słabszych, tych mniejszych, w mocniejsze. Typowe. Typowe, standardowe i tak dalej. Tak samo tutaj można zamieniać te... dwa tego samego poziomu, jednego na inny, okej. Dobrze, że nie ma opcji ulepszania słabszych w mocniejsze. Ale dobra. Przeżyję jakoś bez takiej funkcji. A na przykład jakieś kolejne wiadomości? Dużo wiadomości. Okej, dobra, no to... Dawaj, Clara, o co chodzi? W ogóle fajnie, że mówi na duży bracie. Dobra, zaraz tam przyjdę. Nie wiem, że teraz tylko to by robił, ale no. Po prostu wezmę sobie to zadanie, żeby już było gotowe. Okej. Okej, dobra. Kolejne tutaj zlecenie. Tym razem tylko bardzo, to będzie chyba druga część wątku. To chyba będzie druga część wątku tej. Serval czy jakiś tak? A to jest znowu jakieś inne coś. Okej. Okay. Czym to w ogóle jest ten cały artefakt? Dobra, czyli jakieś takie po prostu zlecenia, tutorial, który mnie nie interesuje. I jako, że jest taka nie inna sytuacja, mi się nie chce nawet robić tych questów, to idziemy odwiedzić pompom, odebrać sobie nagrody. I cóż, zająć życie, przed następnym spotkaniem okaże się, że znowu, że będę miał już kolejny equilibrium do zrobienia. Zająć siebie po prostu. Okej. Okay. Ostatnie sztuki Hertum, czy jak tam się nazywało. Więc możliwe, że w końcu skończę sklepa, całkowicie. Dobra, rzadko można spotkać konduktora śpiewającego. Okej, jakie piosenki chcesz? Okej. Chyba to niech będzie tak. Szkoda, że tak wyszło, ale tak. Przepraszam, i zrobię to ponownie z tym razem. Okej. Nie. Dobra, nieważne.
Odbieram te rzeczy. Co mam w ogóle za czapkę jakąś? A, dobra, to jest ten zestaw, fajnie. Może będzie lepszy niż to, co miałem do tej pory. Tak czy inaczej, dostałem trochę kryształków. I co, co mam dalej? Okej, okay, to 35 będziemy zbierać ten zestaw, potem... Potem będą przerwy. I zaraz znowu będzie Equilibrium. Znając mnie, to tak szybko bardzo zjedziemy do tego, póki znowu trzeba Equilibrium. A tutaj póki co... Musiałbym tylko zdobyć takie materiały, bym go już mógł ogarnąć. Sili, czego potrzebuję? 3 razy tego. Okej, okay, czyli tutaj będziemy musieli już trochę... No, pofarmić ewentualnie, żeby Sili wzmocnić. Light cone, czego będę wymagać? Tylko tego. Okej, okay, dobrze. Da radę ogarnąć. Nawet co, sam spróbuję za jakiś czas zrobić. Naprawdę, jak tak myślę teraz, to nie mam pomysłu, co robić ze sobą i ze swoim życiem. Nie bym mógł robić teraz te ulepszanie postaci i tym podobne, tylko... Czy to ma sens robić w formie tutaj teraz podczas, no, streama? A niech on może i ma sens. Może nie ma. Właśnie to teraz. Sam sobie to pytanie zadaję cały czas. Jedno, co mogę zrobić, to spróbować zdobyć po prostu... Jak to się nazywa? No, spróbować upolować jakiegoś wroga, żeby się ulepszyć, chociaż delikatnie. Nic innego mi nie pozostało. Jeśli się uda, to fajnie, jeśli nie, no to trudno się mówi. Okej. Więc tak, tutaj najlepszym żywiołem na, nich wszystkich, czy jest jakiś jeden najlepszy wspólny? Nie mam, więc za tym idzie, po prostu zaatakujmy tego, żeby kulkę szybko rozbić. A, są dwie kulki. Okay. Świetna sytuacja. Przynajmniej kulek szybko się pozbędziemy. I tak, potem jak już ogarnę podstawowo kilka postaci, to będziemy chodzić. Tak, powoli się zbliża też godzina 22. Która, no niby jest nadal godziną relatywnie wczesną, mam też. Jutro czeka mnie prawdopodobnie trochę rzeczy, więc... Uwalam po prostu, nie mieć problemów w tym, żeby relatywnie wcześnie wstać i na spokojnie wszystko poogarnąć. I dostaliśmy to, co trzeba? Czy może jak zwykle nie? Właśnie, 3 bilety jeszcze mam. To zaraz je wyślemy, czemu nie. Nie będzie to ten pool, ale no, zawsze coś. A tutaj tego nie ma? Czy to będzie... W której to będzie zakładce w sumie? Tutaj, okej. Okay. Czy też nie tu? Tutaj, okej, okej, okej. Okej. No nie wypadło. To jest takie trochę smutne. Fajnie by było naprawdę, gdyby dało się to potem ulepszać. No. A nie, da się ulepszać, jestem ślepy. Ślepy i głupi. To powie. Bo potrzebowałem tam tylko 5, więc... A, zrobimy tak. I to prawdopodobnie może oznaczać, że jesteś już ulepszony. Nie będę mu dać poziomów rozdawał, bo co to nie ma co. Lepiej po prostu pozbierać jak najwięcej biletów i się przyjmować resztą. Tutaj będę potrzebował oczywiście tego i 5 takich, tych 5 rdzeni. Ok, 5 rdzeni, 6 rdzeni, czyli ja otworzę sobie notatnika najlepiej, żeby mieć wszystko gotowe. I żeby mieć po prostu zapisane, wiedzieć ile czego potrzeba. Materiał pozostał, będziemy już tak robić później, spokojnie. Ok, 6 tych spiral. Do Sili. Potem March 7 to kolejne 5 spiral, czyli już tutaj 11 spiral. Asta wymaga... Nie wiem jak to nazwać. Ok, to by to mnie... 5 insygni, czy jakieś tak. Tak chyba będzie najłatwiej to nazwać. Okej, okay, kolejne 5, czyli tutaj już razem 10.
Anhang chyba wymagał rdzeni tych dziwnych, więc to już jest 16. Natasza nie jest jeszcze gotowa, ale to szybko się ogarnie. Będzie 15... znaczy jakie 15? 5... trybików. Potem... Ingyun. Dla niej 5 gałęzi. I już ostatnie dwie, czyli... Xinkue? Czegoś tak? Inaczej mówiąc, pani ryba, która potrzebuje 5 spiral. Oraz Herta, która będzie potrzebować... czego? 5 rdzeni. Okej. Okay. Dobra. Dobra. W takim wypadku, żeby się nie męczyć z tym później, robimy już wszystko, co trzeba zrobić. Pomijam na razie kwestię broni, bo... no nie ukrywajmy, będzie tego trochę. A broń wolę spokojnie kiedy indziej ogarnąć. 21 rdzeni potrzebuję. Mam jeden rdzeń. Od kiedy ją dostałem za przychodzenie tego pseudo-abysa w lustrze. Szesnaście spiral. Dziesięć dziwnych insygni, jakie to nazywałem. 5 trybików. Na szczęście już dwa mam, więc tutaj trochę mniej. Łącznie trzeba stworzyć. Znaczy, to nie są trybiki, takie... Trybiki, ale okej. I 5 gałęzi. Dobra. Kwestia materiałów innych niż te z bossów jest załatwiona. Więc teraz tylko pora ogarnąć bossów. Odłamki lustra. Nazywamy to oczywiście roboczo. Ok, więc ile? 3, czy 2 lustra. Ja to nazywam po swojemu, oczywiście, spokojnie. 3 korony elektryczne. Potem. Trzy kopyta kwantowe. Przypomnę to jakby kopyto. I wiem, że mogłem to wcześniej już sprawdzić, ale wolałem się skupić na innych rzeczach. Okay. Kolejne dwa lustra, czyli to daje już 4 lustra. I tak wiem, że to nie ma nic związanego z lustrami, ale no, mi się to kojarzy z łąkiem szkła lustrzanego czy coś. Okej, okay. Są chityny, ale jakbym nazwał to żarami, więc dwa żary. Serwer będzie potrzebować dwie korony kolejne. Okej. Okay. Łącznie to jest 5 koron. Vanhang potrzebuje po prostu końcówki dzidy. Mhm. Okej, ciekawe. Ja sam po nie posiadam i nie wiem, czego aż tak chcę. Okej, ty dwa pazury, jakby fizyczne. No, co ci właśnie przyszło? Dawaj, siostra. Czyżby Candace? Gomsinie. Chyba? A. Lepszego? Chichi? Kek? No, dawaj, mów, bo ja chyba tego nie zgadnę. Okej, nie rozumiem, czemu mówisz o Debate Clubie. Co, o co ci chodzi z tą maczugą? Czemu nagle zaczynasz tak na nie zwracać uwagę wielką? Ale okej, niech ci będzie. Wiem, że to jest trójka, wiem, że nie jest to najlepsza broń, ale nadal nie wiem, czemu akurat mówisz mi szczególnie o tej maczudze. I to nie pierwszy raz, kiedy o niej tak szczególnie wspominasz.
Dobra, i teraz full focus. Zaczynamy od tego. A właśnie, a propos Wisha zwiszowałem. Robimy warpy już teraz, czy wolicie poczekać, aż będę miał kompleta? Możecie to mówić w momencie, gdy będę zbierał... A właśnie teraz sobie kopyta kwantowe. Bo jednak, bądź co bądź... Czy już teraz, nie chcę czekać to więcej, okej. Okay. Mam 3 bilety, to akurat 3 wyślemy, potem będzie może tego więcej. A nie, 4 bilety, no tak, jeszcze ten... Jak tam... No mój ulubieniec. Z mokłym kijem kiedyś, no. Okej. Okay. Może pozwólcie, że trochę to przyspieszę. Wiem, że to nie najlepsze, ale po prostu tak będzie lepiej. Okej, okay. Kolejna powtórka. Kolejne. I jak mówię, wydaje na razie Jade, bo chcę zdobyć jak najszybciej tego gwarantowanego tutaj. Okej. Okay. Nie mam najlepszej drużyny pod to, ale niech będzie. Nie można robić kilku challenge na raz, więc szkoda. Chyba, że chodzi o to, że to są jak bossy i to można na taki czas po prostu zrobić, to wtedy no, trochę gorzej będzie. Po co mam kraść Welta? Nie rozumiem trochę twojej logiki. Po co mam kraść Welta? Co Welt ma do tego wszystkiego? Okay, na pewno pierwsza sprawa, którą tutaj widzę, to to, że będę musiał tutaj brać ze sobą fizykala jakiegoś. Tak na przyszłość to oczywiście mówię. No imaginary, okej, okay, fajne, ale... Co mi na rozwiązanie niż kreść Welta? Bo nie znam nikogo, kto ma sensownego Welta. Jak mówiłem, ja będę pożyczał tylko od ludzi, których znam i którzy mają sensowne. Komuś kradnę, no, łatwo ci mieć komuś. Ja mówię, nie będę brał postaci od obcych. Tylko tych, którzy oglądają mi tutaj te streamy i sami podali mi po swojego friend code'a, czy coś tego typu. Albo od tych, którzy po prostu są moimi znajomymi w rzeczywistości i po prostu mam ich tutaj najście. Tutaj po prostu trochę dać zarobić, czy tak to nazwę. Od randomów nie będę brał. To jest po prostu moja zasada. Tak samo nie będę brał od pewnych osób, które ty znasz. Wiadomo, o które chodzi. Jeśli nie mają ogarniętych postaci. Niestety, w szczególności jeśli chodzi o Welta, to dla mnie jest wielką obrazą. Całej jego postaci pozostawić nadal pierwszy poziom ataku podstawowego. Ja wiem, że powinno się używać skilla czy inne tego typu rzeczy, no ale... No nadal, no, to nie kosztuje dużo, żeby zrobić pierwsze ulepszenie, naprawdę. Tak samo jak idealny przykład Genshin. To też naprawdę nie kosztuje dużo, relatywnie, żeby dać 6 postaci na talencie. Nawet jeśli ten talent nie jest najbardziej przydatny. Ja rozumiem, że ludzie tego mogą nie robić, ale no... Po prostu dla mnie to jest smutne. I osobiście po prostu nie jestem z tych, którzy chcieliby takie rzeczy. Głupotę zrobiłem, więc nie dobiję go tym. Będę trzeba rzucić bursta. Ulta, czy jakkolwiek inaczej to nie nazwać. Dobra. Battle is over. 2 kopyta kwantowe. A, to ciekawe. Dobra. Mam 2 kopyta, potrzebuję 5. Więc jeszcze 3. I jako, że jak mówiłem, sytuacja jest jak taka, nie inna, zmienię sobie sili z pelą miejscami i supporta, jeśli mogę gdzieś wziąć... Kurczę, nikt nie ma fizykala. Szkoda.
Ale dobra, w takim wypadku złamię swoją własną świętą zasadę i zobaczymy, jak Klara działa. Od jakiegoś obcego. Bo ja totalnie nie mam pojęcia, jak działa Klara. Nie znam jej animacji, nie znam niczego. Więc no, biorę tak trochę w ciemno, bo chcę po prostu zobaczyć, jak działa. Poza tym, że moja teoria prawdopodobnie będzie miała jakieś robotowe rzeczy, bo mieszka w końcu z robotami. Okej, czyli poza Klarą dostaje się jeszcze Swaroga. Lance at the ready. W sensie, no, zrozumiałem, że tak może być. I teraz zobaczmy. Pierwsza rzecz to jest I want to help. Physical damage typowe. Swarok watches over you. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, czyli Klara tak naprawdę jest dodatkiem. Nieźle. Nieźle. Czyli główny skrzypce tutaj gra jednak Swarok. To się, no, zrozumiałe i ciekawe. Okej. Okay. Ciekawe. Tylko geparda i Seal. No ja nie mam geparda. Seal mam. I mam Bailu. No i teraz bronię. To nie istotne. To co jest istotne to to, że nie... że... Jakby to najpierw powiedzieć. Okej. Okay. Jakby to najpierw powiedzieć. Po prostu... Nie są to postacie, które koniecznie chciałem. Świetnie się sprawdzają. Nie będę tego okłamywał. Ale po prostu no to nie jest do końca to, co bym chciał. Okej. Okay. Ciekawie to działa. Okej, okay, czyli... Tak jak mówiąc, formalnie gramy... Klarą. Rzeczywistościowo gramy Swarogiem. Klara jest tylko dodatkiem. Nie. Ciekawe, ciekawe. No w sensie to... Ja nie wiem sobie, co ty masz do powiedzenia. Po prostu... No, to jest zarówno logiczne, jak i... sensowne, jak i fajne. I... Nie wiem, może to jakoś mówić, że to dobrze, że tak jest, czy źle, czy coś. Ale zdecydowanie... Powiedzmy, jest to podejście... No. Jak to powiedzieć? Podoba mi się to podejście po prostu. Nie wiem, że się powtarzam, ale... Coś jest takiego ciekawego, że... No... Nie do końca po prostu postać, którą mamy, tak jest tym potężnym czymś tutaj. Jest na plus, bo to się zgadza z tym, co po prostu można było zobaczyć do tej pory w... No, tylko główne, delikatnie mówiąc. Wiem, że spoilery, ale no... Jest to dosyć wcześnie, że można spotkać już Klarę i widać, że... No, niekoniecznie po prostu jest jakaś potężna czy coś. A, okej, okay, warto wiedzieć, że tam ktoś się zmienia w takie, jak to obysy są. Okej, okay, nadal jednego kopyta zbrakło. Ale nie chcę się robić kopyt cały czas, koniecznie. Więc tak, na ten moment... na tym kończymy. Robienie kopyt i innych tego typu rzeczy. Dostaniemy za to fajną zbrojkę. A, tego nie mam jeszcze, to z czasem się zrobi, to z czasem się zrobi, no. I tak, na zakończenie zwieńczenie wszystkiego. Sili dostaje od mnie pozioma, bierzemy jednego bileta na Ciapong. I mówiąc szczerze, 22.02, dobry moment. Ostatni po prostu bilet wysyłam.
Jest sobie spotkanie, nie wiem, czy będzie jutro, czy będzie pojutrze, czy będzie kiedy. Ale ma już wyważnie niedługo. I tak, na tym spotkaniu prawdopodobnie będziemy mieli bardziej ograniczone postacie, czym ja z tym będę miał po prostu. I tak, albo będę po prostu męczył się ze światem numer 4. A ta już 03, wiem. Albo będziemy się męczyć z jakimiś innymi challenge'ami. Nie jestem w stanie nic obiecać. Ale póki co, niech ten bilet przyniesie nam szczęście i na tym kończymy streama. Widzimy, że może być magiczna piątka tajemnicza, ale nie, niestety. Tylko trójeczka. Szkoda. A i w sumie, jeszcze jedna rzecz. Mógłbym niby zrobić coś takiego jeszcze. Tylko ja naprawdę chcę to oszczędzać na te tutaj, no... Na te piątki. Nie, nie robię. Ja już nie robię, co prędzej będę wykupował postacie i te broni kiedyś. No, ale dobra. Jak mówiłem, to kończę. Dzięki wam wszystkim obecnym, którzy tu byli i tak. Następne spotkanie definitywnie będzie już takie, gdzie będą kolejne sterta biletów. No też już, ja mam na razie jedną, więc no. Ja już nie będę już więcej nic mówił, jak mówię, po prostu dzięki obecnym, nieobecnym. No też dziękuję za to, że w ogóle kiedykolwiek tutaj zobaczyli, co robiłem. Jutro powinniście mieć już dostępne na YouTubie w formie archiwum. No i trzymajcie się, tyle, hej hej, czy coś. Mam nadzieję, że ta transmisja wam się podobała.